Nawet jest, proszę ciebie, jak psychologia pracy, to ona mówi, że praca powinna człowiekowi dawać zadowolenie i radość. Oczywiście, bo wtedy człowiek pracuje wydajnie z przyjemnością, a nie z przymusu, bo praca, bo, słuchaj, ktoś się nie lubi, to jest niewolnictwo, to człowieka, no. Słuchaj, deprecjonuje go, pozbawia człowieczeństwa dosłownie. Każda komórka ciała się dosłownie burzy. I psychologia pracy wiele aspektów porusza, że nawet takie maszyny, to nie powinny być szare, tylko powinny być zielone, żeby oko nie męczyło się człowiek, a przy zielonym to się nie męczy. A tu dużo tych szaf takich w biurach, rzeczy, przedmiotów jest koloru szarego i to nie jest dobrze. No bo to jest jak w więzieniu, tutaj tam jest za dużo chemii, wszystko jest sztuczne, no. Dywany, meble, słuchaj, zjonizowane, dodatnie powietrze, bo przecież są faksy, te komputery i ci ludzie, tutaj to się przykleja, ta jonizacja, rozumiesz, no, do człowieka. Oni nawet wiesz, nie wiedzą, że muszą mieć na przykład paplotkę, która źle to wszystko, czy kryształ górski, że trzeba, słuchaj, jak się idzie pod prysznic, to przynajmniej, no nie wiem, dwa razy w tygodniu to tą gąbkę i posypać solą naturalną, żeby tą jonizację z siebie zdjąć. No może pojęcia nie mają, no. Że raz na godzinę to się odrywam od komputera, patrz, bo wzrok jest skupiony, rozumiesz, i oko się męczy. Jest skrócony mięsień oka, nie wolno, bo mięsień musi swobodnie się poruszać, no. Że patrzymy dalej, już za okno na cokolwiek, no. Tak samo trzeba patrzeć na przykład co najmniej 3 minuty na taki karton zielony format A4, rozumiesz? Żeby ten wzrok się uspokoił, no. A tak to oślepnąć można normalnie. Ślepnąć jako ślepnąć, ale może być wypadek też nieszczęśliwy. Słuchaj, się w końcówki od komputera zamienia, bo to nie ma wtedy. Proszę ciebie, poza tym jest zjawisko stroboskopowe, jak są te tokarki i są świetlówki, to częstotliwość mrygania na tej świetlówce jest taka sama, jak może być częstotliwość kręcenia się na tokarce i człowiek patrząc się na tokarkę myśli, że ona stoi, że ona nie jest w ruchu, a ona pracuje i wtedy bardzo łatwo jest do wypadku. Także powymieniali, nie powinny być powymieniali świetlówki na żarówki, no, i nie powinno być świetlówek. Przecież to jest rtęć, to zatruwa środowisko. Jak to się stłucze, rozumiesz, to nie wolno przez ręką brać, bo jakbyś miał skaloczony palec, to słuchaj, do. To może nawet się, no, być może i przewiechać, jakby było więcej. Żadne świetlówki, tylko ledowe. Świetlówki są obrzydliwe, przy jakieś światło. No ale obrzydliwe, obrzydliwe, ale okazało się, że one są niebezpieczne, no, w pewnym okresie. To jest gówno ważne, to co, wiesz, ciskanie kitu, to wiesz, to jest tylko lobby Chin, które to produkują, no. Także po prostu nauka nauką, oszukiwali bardzo dużo złych wniosków i dzisiaj muszą apiać to samo. Na przykład Polacy nie umieją znaleźć punktów pośrednich, tylko albo się śmieją, albo zgrzytają zębami. Albo tak. A tu trzeba w środku znaleźć pewne punkty i je zauważać. Umiejętności, wiesz, no, adaptacji, rozumiesz, nie mam tego wdzięku. Dlaczego tutaj w Warszawie daleko do Niemiec, daleko do Berlina? Dlatego, bo tam dzieci wysyłane są do zawodówki. I muszą, bardzo dobrze. No, się nauczyć zawodu. A tutaj uczy się i głupia się urodziła i głupia umiera. No. I co to jej to dało? Ale wiesz, te kopyta w kieszeniach trzeba trzymać i ciemna, jak nie wiem. A więc albo jest, proszę Państwa, zgrzytanie zębami, albo rechodupstwo. A dlaczego nie ma tutaj takiego amerykańskiego luzu? Nie ma takiego miejsca pomiędzy, środka. Tylko albo tak, albo siak i przesąd, proszę Państwa, i ciemnota nie pozwala człowiekowi znaleźć punktów środka. Dlaczego? Dlatego, że jest ciemnota i po prostu mydło jest i powietrze.
widmo z jednej skrajności, no to dlatego jest ponure, bo są tylko dwa bieguny. Z jednej skrajności wpadają w drugą. Nie wiedzą, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. To nawet ta wala taka z Białegostoku, ruska, ja prawosławna, mówi, bo oni u was w Warszawie nie wiedzą, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. No i tak. Ja, słuchaj, byłam we Włoszech, no, miałam te swoje pięciu Bożach, ja się tam wspaniale czułem, człowieku, no inni ludzie zupełnie, wesoło, przyjemnie, na ulicy, no, sklep mają czy widzę, co nie siedzą, tylko na ławeczce przed przybiegnie, dopiero wchodzą, no, uśmiechnięci, inni ludzie na ulicy jeszcze nie znają, się pozdrawiają, a tu co, lubią to. Właśnie. O to chodź. Ta dziewczyna w Toruniu, w szkole, której założyłem stomię z różnych tam powodów medycznych, nie została wpuszczona do szkoły przez pana dyrektora i matka do mnie zadzwoniła. Czyli była pełna izolacja. Nie było sprzętu, nie było świadomości. I ci pacjenci byli jak trędowaci. Teraz mamy na autobusie jej zdjęcie, czyli... Teraz mamy, panie profesorze, sprzęt. Natomiast dalej mamy niski poziom świadomości, niski poziom tolerancji. Bo to trzeba uczyć od i właśnie początku. Olbrzymią potrzebę wyjścia z tym tematem szerzej, żeby nie był odbierany tylko przez pryzmat strachu i strasznej rzeczy, która może mi się w życiu wydarzyć. Znaczy, ja na początek powiem, że my nie nazywamy pacjentów ze stomią chorymi. To są stomicy i to się tak przyjęło, jakby parafrazowanie stomia, to jest pewna procedura, za chwileczkę pewnie przejdziemy do tego i wytłumaczymy, no na czym polega to, czyli osoba, która ma stomię, czyli wyłonione światło albo przewodu pokarmowego, albo układu moczowego na powierzchnię skóry. Dlatego, że ten mocz nie może iść do pęcherza moczowego, tylko musi być wyprowadzony specjalnymi technikami na zewnątrz przez powłoki skórne, a jeśli chodzi o gazy i stolec, nie może to iść drogą naturalną przez odbytnicę, kończyć się odbytem, który przez naturę został zlokalizowany w kroczu, tylko musi być wyprowadzony na zewnątrz. I to jest stomia. I teraz ci pacjenci poza tym, te osoby poza tym są generalnie zdrowe, no tylko mają zmienioną lokalizację ujścia moczu i wyprowadzenia gazów i stolca. No więc czy z tego powodu mamy ich eliminować ze społeczeństwa? Nie, musi być zrozumienie, ale kiedy będzie? W ciemności wszystko przeraża, tak jak księga rodzaju jest, prawda? Czyli musimy swoich współobywateli objaśnić, co to takiego jest. I jak się to zrozumie, to nikt nie będzie zdziwiony, zaskoczony, że ktoś nagle na plaży pojawi się z workiem. Czy do sanatorium pojedzie z workiem, prawda? No ja nie wiem, czy stomicy pojawiają się na plaży z workiem. Ale czego nie? No, ja nie wiem, czy tak jest, bo to, że tak może być. Oni zakrywają kostiumami specjalnie, ale nie ma żadnego powodu, żeby nie wyszedł z tym worku. Nabywają kostiumy kąpielowe, ale to jest jednak to zamaskować. Jak wprowadzono topless, prawda? Ja byłem jedyny w Kopenhadze, pamiętam, który się obejrzałem za dziewczyną, która szła w topless. No bo ja nie rozumiałem, przyjechałem za żelaznej kurtyny i byłem zaskoczony, że ktoś, kobieta może z gołymi piersiami chodzić. Będzie to samo i tutaj za chwilę. No. Ale to jest tak, bo to jest pewien paradoks, bo państwo mówicie otoczenie, pan profesor mówi akceptację i tak dalej, ale my tak w życiu codziennym sprawa jest na tyle schowana, na tyle jest intymna, że ludzie nie chodzą z manifestem na ustach, jestem stomikiem, że my właściwie to nie wiemy, czy ktoś ma stomię, czy nie. No dobrze, jak facet idzie z facetem pod rękę, kobieta z ręką, kobietą pod rękę, są partnerskie związki takie czy inne, co i to my mamy się do tego akceptować, jak ktoś ma stomię, mamy tego nie zaakceptować. Ale my tego nie widzimy w ogóle, ja tego nie wiem. A stomię też pani nie widzi, to tylko na autobusie, bo to była reklama. Aspekt tego, że ktoś jest stomikiem, bo my mówimy kwestia tolerancji i tak dalej, ale kiedy to wychodzi najbardziej, bo to z jednej strony
Ale mówimy, a to przecież żadna choroba współczesne, prawda, to wszystko oprzyrządowanie z tomi jest takie, że rzecz jest niezauważalna, to, no to co do nas apelować, że mam akcent, że tego nie widzę. A po to, że to stomia jest ceną za próbę wyleczenia z choroby ja drugiego człowieka. Ja rozumiem, ale jaki jest problem? Jaki jest problem, skoro ludzie tego nie widzą? To gdzie problem akceptacji? Tego nie widać i nie czuć na pierwszy rzut oka. No. Natomiast problemy zaczynają się w sytuacji, kiedy, kiedy na przykład sąsiedzi lub trochę dalsza rodzina dowiaduje się, że człowiek ma stomię i na przykład przestają odwiedzać taką osobę, przestają u niej jeść. Bo się zarażą AIDS. Ponieważ obawiają się tego, że ta osoba będzie miała brudne ręce, będzie miała brudne talerze i poda im śmierdzący obiad. Co nie jest prawdą. Problemy zaczynają się w szkole. A skąd pani takie wytłumaczenie, taką eksplikację i taką sytuację znalazła z życia? Bo to są przykłady z życia. A to się w rozmowie z pacjentami. Tak, to są rzeczywiste historie, które do nas trafiają. To są sytuacje, kiedy szkoła dowiaduje się, że jest w klasie mały stomik i na przykład był od razu wsadzony do oślej ławki z informacją, na to dziecko trzeba uważać, nie dotykajcie, nie ruszajcie. I to jest humanitarne? Siedział z tyłu, był odsunięty. To jest humanitarne? Z drugiej strony, jeżeli w innej placówce nie powiedziano, że dziecko ma stomię, to w momencie, kiedy odkleił się worek, rzecz, która się może przydarzyć, zostało wezwane pogotowie. Nie wiedzieli, po prostu. Ponieważ nie mają pojęcia, o co chodzi. Magda, po prostu może ja teraz powiem ten przykład z moim kolegą, śpiewakiem z naszego chóru, któremu tam 20 lat temu założyłem stomię z powodu kolity rzodziejącego zapalenia jelita grubego. I on w zeszłym roku pojechał ze swoją nową żoną i dwójką dzieci do Grecji. I na lotnisku obmacuje go pan. O matko. I pyta go się, co pan tam ma? A on mówi worek, zgodnie z prawdą. Aha. Co pan w tym worku ma? To zgodnie z prawdą powiedział G, prawda? A. Pan ten się strasznie zdenerwował, że on obraża władzę. Wzięli go na osobistą kontrolę i trzeba było, on potem jej opowiadał, Arek, trzeba było zobaczyć minę tego pana ze straży pogranicznej, jak zobaczył, rzeczywiście to była prawda. I to dało nam asumpt do tego, że Stoma Life kompania przeprowadziła już 200 czy 300 osób z personelu portów lotniczych, zostali przeszkoleni na okoliczność, co to jest stomia. Mało tego, my wyprodukowaliśmy, to pewnie Magda powie lepiej ode mnie, taki certyfikat, który stomik ma przy sobie i może się tak jak dowodem wylegitymować. Mało tego, chcemy doprowadzić, żeby do tego na lotniskach, tak jak są kąciki dla małych dzieci, matki z małymi dziećmi, również był kącik dla stomików, gdzie on może na przykład ten worek zmienić, żeby nie doszło do tej sytuacji, o której Magda powiedziała, że się odkleił w szkole worek. Ja jechałem kiedyś właśnie z tym kolegą do Niemiec z chórem i on spał nade mną w sleepingu, ja spałem na dole, żeby na mnie to trafił. I jemu w nocy odkleił się worek i na mnie ta zawartość zaczęła kapać. On się bardzo zdenerwował. Dobrze, że ja wiedziałem, o co chodzi. Powiedziałem, nic się nie stało, to się może wydarzyć i tak dalej. Tak jakbyś miał biegunkę czy rozwolnienie, no to, to podobna sytuacja. Ale im bardziej poznamy tą istotę sprawy, tym będziemy lepiej rozumieć. Mi nie chodzi o to, żeby tolerować. To trzeba po prostu rozumieć, że tak jak obcina się nogę i ktoś jest inwalida, z jedną nogą na kuli chodzi, a ktoś ma, nie ma oka, czy nie ma słuchu, czy ma, to tutaj jest sytuacja taka, jaka jest. Tak, to doskonałe porównanie, że dobrze by było, żeby osoby, które muszą w jakiś sposób jednak przejść